Patrz. Tak wysoko. Tu jeszcze wyrównam. Tutaj wyrównam, bo tu są dziury. I tutaj jeszcze, wiesz. Tu. Patrz. Tu jeszcze wyrównam, nie? I to wszystko drzewo pójdzie, rozumiesz, kurwa, tu. Te zerki pójdą tutaj na domo. Patrz, to muszą iść. O, patrz, o. Widzisz? To wszystko tam pójdzie. A, bo to są te gałęziówki niby. Co? To są drobne. Co? To drobne są. No, jakie drobne? No bo to... To jest gałęziówka. No. Niby, że... No. Widzisz? Rzuca, rozumiesz? Znacie, jak tylko się da. Widzisz? Ale to ładnie poukładane jest. A ja? O, widzisz? Widzisz? Te krzywe tutaj z boku. To krzywe to będą cięte i wszystkie będą kurcze układane. Tak jak o, popatrz, widzisz? Popatrz. Równo, nie, równo może nie jest, ale tego. Tu jeszcze wyrównam, tam wyrównam. Ale to robi wrażenie. Zobacz, widzisz, to wszystko Kazimierz, jeden palec. Jeden sam Kazimierz tyle ułożył. Taka ściana. Wszystkie te moje ręce. Bracie, tu trzeba mieć, kurwa, żeby tam rzucić tutaj, to trzeba w razie mieć wysiłek. Trach, jep, jep, jep. To trzeba, bracie, wysięgnąć, żeby tak wysoko rzucić ręcznie. Bo robią to maszynowo, to pyk, pyk, no pyk, to nie, pyk. To maszynowo to. A widzisz, a to wszystko Kazimierz musi ręcznie to zrobić. Widzisz, ile już robię? Od stycznia. No ładnie, pięknie to wygląda. Nie, no od stycznia może później zacząłem. To będzie na parę lat tego opału. No ileż tu może być? Tego swoim zdaniem. No to jest ile? To ma metr czy metr 20? Metr, metr 10 jest szerokość. No. Bo tak mi się ucięło, nie? Metr szeroko, nie? Metr 10. Wysoko to nie wiem ile, no, może 2 metry, tu jest gdzieś... może 1,80 m. 2,5. Nie, to nie. Jest ode mnie. No tu 1,80 m to ja mam. Ja mam 1,75 m, to tu będzie gdzieś około 1,90 m. Ponad 2 metry. Nie chyba. Pa, tak wysoko? Tak. Pa, widzisz i kończę. No to silne może to być. No, zobacz. No tu ma chyba. On sam robi, a ja kurde mać sam wywieź z lasu, natnij, ułóż. Człowieku, tu bój gdzieś... się ty Boga, to trzeba mieć kurwa mać... Tu gdzieś długości, ja wiem, gdzieś ze 12 metrów ma to chyba, co? No chyba nie wiem, ale tak na oko. Jeszcze tu chcę wypełnić. A, tu chcę wypełnić, nie? Aha. Ale mi wie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 długo. No i teraz, jak ty mówisz... Dwa do góry. Dwa, może nie ma dwa, ale... Jest dwa. Dwa? Dwa spokojnie jest. No to se policz teraz, kurwa. 24 metry. No nie pierdol, to tak... No właśnie, no dwa, i tutaj? No i tam ta kupa jeszcze jest. No. No to jest na pewno ponad, koło 40 może być. 30 no, na pewno jest. To za dużo. 30 metrów czy jest na pewno. Czy mi pieniędzy starczy, kurwa? No. Ja pierdzielę. Nie wiem ile, bo to takie wiesz się ty... To wycina wszystko, rozumiesz, suchizna, wywroty suche, suche, suche. Żadnego tu drzewa nie ma mokrego. Nie wycinam mokrych, nie wycinam takich, rozumiesz, drzew, które są nie tego. Suchutkie, które robaki już prawie stoczyły to drzewo. Mm-hmm. No to ja leżę i układam i tego robię. No czym palić muszę, do cholery jasnej, no. Nie, no to widać, że to drzewo już po prostu, ono jakieś sinne, to chyba jest suche, nie? Jak, a no widzisz, bo widzisz. Ono tak tu już sinieje, nie? No widzisz, no zobacz, no zobacz. To no zobacz. To no nie jest no świeże drzewo. Ruchniałe już niektóre tego, no to bój się ty Boga, no. No i co? Jeszcze no. Dwa dni tylko porobię. Dwa dni, bo tak jeszcze może mi wyjdzie cały dzień. Wyrównam tu wyrównam i tamten cypel zarównam. Tak do równości. I wezmę miarę, zmierzę ile jak jest tak długo. Nie wziąłem miary, ale wezmę, zmierzę. Ale co mi to da, kiedy czy będzie tyle, czy tyle, zapłacić muszę. No tak. A jak? Nie, no ja mówię, ja mam 1,86 m i 1,86 m jest tu. No. A tu jeszcze jest spokojnie jeszcze z 30 cm. Z 20. To tu jest ponad 2 metry wysokości. Aha. I weź tak, wysiłek. Pach! To no się bierze, rozumiesz, to kurwa, bierzesz i go tak z podrygiem, tryk,
bierzesz, tryk i wszystko idzie. I żeby równo było. I żeby tak mniej więcej równo było i mniej więcej równo mnie wychodzi. A że trochę pochyło się, pochyliło, bo był za duży wiatr. I wiesz, tego. Ale ja lubię w lesie robić i tego. Widzisz, ile wywaliłem. I to się ściąga po ilu lasach, rozumiesz? Cię nie tniesz po kolei, jak na zrębie. Idziesz i kurwa wyciągasz i tego. A las tu jest trudny, bo tu góra. Ale już jest trudno, góry, bo jest bagna. Góra. Tu po tej stronie, po prawej stronie tam. Bracie, tu nie jest drzewo koło drzewa. O tu jest, tam jest, tam jest. Jeździsz i szukasz, tak? Przecież nie. No tak. To no nie przecież jest... nie będziesz ściął po kolei, to nie zrąb. No. No widzisz, no także widzisz, no zobaczyłeś jak Kaźmierz zapierdala, robi. Ale to leśniczy jest zadowolony, że jest oczyszczony las? No pewno, że zadowolony jest, no bo przecież kurczę po co ma gnić i tak dalej, kiedy ja to sprzątnę ładnie, wywiozę, rozumiesz, jeszcze za to zapłacę, rozumiesz, do spalenia i w lesie lepiej jest, drugie drzewo ma lepiej rosnąć, bo to chore, a to zdrowe, jeden do drugiego się zaraża, bo to robactwo i tak dalej, rozumiesz, a już tego chorego nie ma, to drzewo drugie lepiej rośnie, no. Ale pięknie, naprawdę podziwiam, że tyle pracy zostało włożone. A widzisz. Robi to wrażenie. To nie byle jak, bo to wiesz, układam tak, żeby miało to ręce i nogi, żeby to było, przyjdzie pan leśniczy, mój biedny leśniczy, odmierzy sobie, odmierzy tyle i tyle, pyk, odbije, Kaźmierz tyle i tyle musisz płacić, bierz drzewo. A wtedy czym pan to będzie woził? No jak? Przyczepą? Mam bitki, mam przyczepę. A bitką? No. Ale to te... Wozy... Na wóz naładuję górzycę, tą, bo tu jeszcze muszę wyrównać, no. To wóz wezmę. Deski zwalę, aha. Wóz rozłożę, tu jest 6 metrów długie i na wóz napierdzielę raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ile się da. No to samego wożenia ile będzie? Samego wożenia będzie dość dużo, bo to nie wywierzesz za jeden dzień. No nie, to a nie ma szans. A jeszcze dorobię, dołożę jeszcze, z dwa dni to se polidzile. No. Także... To będzie roboty, a roboty, żeby no, to widzisz, wszystko jeszcze no. Pociąć na kawałki, połupać. No widzisz, to jeden człowiek, sam Kaźmierz Bidny. Ale co robisz? No niestety, no co ja zrobię? Lubię robić w lesie i tak dalej, lubię robić, no. Ale jeszcze w lesie wiosny nie widać. Oj, bo tak, nie widać, bo dlaczego? Dlatego, że ptaszków nie słychać, cichutko w lesie jest, rozumiesz? Dacie, nic się nie dzieje w tym lesie. Bo jak robiłem parę lat temu, jak poszedłem w maju, to i ptaszki, ćwierkany, no, rubelki, mrówki, kurcze, mrówki już chodzili, wsio, i nawet i żmije się spotykało, kurcze, w maju, czerwcu, to już widziałem, że już się bałem, ja się żmii boję, to ja już w czerwcu w lesie już nie chcę robić. Aha. Ja gadów to się boję. Żmije to na słońcu się lubią wygrzewać. A no właśnie, no idziesz, rozumiesz, słońce daje, patrzysz, kurde, leży w rowie. Co z niej zrobisz? Omijasz z daleka, kurde, uciekasz od niej. No. Także no widzisz, no. Źle nie jest. Jak na moje wykształcenie, to chyba widzisz, nie? Nie, no bardzo dobrze. Jestem naprawdę, że tyle zapałów u pana było, żeby to zrobić. No nie? A jak? No myślę, że trzeba to kurczę macie dość, zetnij. Potnij na metry, wynieś, bo nie wszędzie wjedziesz, bo gdzie wjedziesz, to wjedziesz. Trzeba na plecy wziąć na ramienie i wynosić. No ja widziałam. Do 20 metrów, czy tam 10 metrów, ale jest przez krzaki, no na biedkę. Tutaj znowu ułóż i tak wysoko, no to bój się ty Boga. Te drzewa przy drodze nie rosły. To tak jest, drzewa przy drodze nie rosły, żeby je. Niestety, no taka jest prawda. No. Nieraz są w takich miejscach, że trzeba naprawdę... Na pewno by tak nikt nie chciał, kurwa, robić, jak tutaj ja robię. Nikt... Oni tak się dziwią, każdy tutaj idzie, nie? Bo tu rowerami jeżdżą. Mówi, panie Kazimierzu, po co panu tak tyle zapału? Panie Kazimierzu, oszczędzaj zdrowie! Ja mówię, kurczę, oszczędzaj zdrowie, mówię, że w grobie, kurczę. No ale czym się trzeba palić? Kto to zrobi? Nie no, w lesie to zdrowa praca jest. No jest zdrowo. Ruch na świeżym powietrzu. Tak, jest tak. Wskazanie. Ja lubię w lesie, to lubię, ja nawet jak nie robię drzewa, nie? To lubię sobie po lasie przejść. Mhm. Przejść ładnie, a jeszcze jak wszystko zakwita, pachnie. To wszystko, oddychać to idzie inaczej. Tylko tu jest blisko śmietnisko, to nieraz jest tak, że wiatr jest, a tu śmietnisko bardzo śmierdziot.
To tak. Ale się idzie dalej, dalej, tam dalej dzieje, to już jest inaczej. A. Nie no, to śmietnisko to jest okropne. No to właśnie i bardzo śmierdzi. No w tej chwili to może nie ma wiatru i tak dalej, ale tak, to ci mówię, kurczę, nie, no, tak śmierdzi, że nie idzie wytrzymać. Nie? Mimo, że jest zimno. Ale... No, mimo, tak, mimo, że jest zimno. Bo latem to w ogóle by się wszystko kisiło i gotowało. Oczywiście, że tak. No, no. I tak jeszcze trochę porobię, jeszcze zakończę i koniec. Idę do pana leśniczego, poproszę go, żeby mi odbije i można wozić. I można wozić. Wtedy już będzie dobrze. No i. I co, będzie pan wtedy to ciął od razu i od razu zrzucał, czy na podwórku będzie to leżeć? Muszę najpierw zwieść. Aha, ale nie. A potem będę ciął. Jak już będę miał na pryzmie, rozumiesz, już na wywiezione, bo muszę wywieźć, to wywieźć, nie? Ale na podwórku to będzie schło, czy to od razu do szopy pójdzie? No i do spod szopy. A. Ja, bo jak już potniesz i będzie leżało na dworzu nieprzykryte, no to to zmoknie, bo to jest suche i koniec, i będzie dupa nie drzewo. Aha. Robi się czarne i tak dalej, i tak. A jak go potniesz, ono jest suche drzewo, potniesz i do szopy wrzucisz pod dach, miodzio. Przecież jemu nic nie trzeba. No nie. Nie jest mokre. Nie, to one są suche, przesezonowane. Tak nie? Jest. Suche jest, jakbyś mokre wziął, to byś spleśniało. Ale ono jest suche, możesz ciąć i nawet podziabać czy tam jak i do szopy rzucić pod dach. No. Także no niestety, no.